Kolejna emocjonująca runda na statku pełnym zdrajców! Dobra, oj byczku, ja się boję. Pomocy! Szymek, nie zabijaj mnie! Chociaż czy on kogoś nie zabił? Idę zobaczyć. Halo, halo panowie, zanim co... O! O, co się stało? Dobra, ja wiem kto to był, ja wiem kto to był, co prawda... Ja też wiem kto to był. To był Bloody na 100%, dlatego że zostali w dwójkę na spawnie. I zgasiło się światło, tylko oni tam jak ja nie zostałem, Szymek! Zostaliście w dwójkę, Bloody ma megafon. To tak, Szymek, potwierdzę, że z tobą biegłem i nie zostałem na spawnie. Nie, zostałeś na spawnie z... Przecież z tobą biegłem, Gałganie, nie pamiętasz? Nie, ze mną. No jak nie, biegłem, jak z tobą biegłem? Słuchaj, nie mogłeś, Bloody, nie mogłeś widzieć, że ze mną biegniesz, dlatego że... Znaczy, ja nie mogłem widzieć, że z tobą biegnę, dlatego że mieliśmy fix lightsy, a ty tego nie widzisz jako zdrajca. Jako zdrajca nie widzisz tego, Bloody. Tak, uwaga, uwaga. Bloody, wtopiłeś się strasznie, ponieważ mieliśmy fix lightsy, więc dlatego ja nie widziałem ciebie, a ty mnie widziałeś. Nie musiałeś biegłem z tobą w twarz. Niemożliwe. Oczywiście. Zostałeś ty z Blaszką na spawnie. Uwaga, teraz ja mogę powiedzieć, okay. Mogę dokończyć. To tak, powiem gdzie znalazłem ciało. Ciało znalazłem tam, gdzie jest niedaleko skanera. Niedaleko skanera, powiem tylko, że był Young Mickey, stał przy skanerze, więc dla mnie jest podejrzany. I bardzo, druga sprawa, jestem bardzo zdziwiony, czemu Szymek nie widział mnie, jak biegłem mu twarzą w twarz, przy nim biegłem i nie widział, że biegłem z nim. To jestem bardzo zdziwiony. Miałem fitlight. I nie widziałem, a ty widziałeś. Nie, bo Gałganie. To jest dobry argument. Ej, to jest dobre, to jest dobra uwaga, Szymek. Bloody. To jest dobra uwaga, Szymek. Tak, słuchajcie, to jest dobra. Biegłem z nim twarzą w twarz, przy nim. Teraz ja poproszę. No mów, ale. Skanowałem się z Mikim. Miki jest czysty, ja jestem czysty. Dobra. I w momencie, kiedy a czy ktoś jeszcze was widział? Jak Miki potwierdzasz? Tak, potwierdzam. Ale czy ktoś was widział oprócz tego? Nie widział. Mogą być to dwóch zdrajców. Poczekajcie, dajcie mi dokończyć. W momencie, kiedy zaczęło się włączać światło i zasięg widzenia się zwiększył, widziałem jak Bloody wpada, zerka do Medbaya, wraca się na dół i reportuje ciało. Nie, no tak ja szedłem z góry, Alien. To na pewno, Bloody. Dobra, tak, Gałgany. Serio, uwierzcie mi. Dużo argumentów. Uważam, nie widzieć, że... ja go nie widziałem totalnie. Zaczekajcie, głosujcie się na mnie. Jak zgasło światło, to tak. Szliśmy na górę do reaktora i Yoshi, ty odbiegłeś w lewą stronę. Dobra, daj mu mówić jeszcze. Bloody. To tak, proszę, nie głosujcie, gdyż, tak, może to wyglądać podejrzanie, ale mówię, Szymek kręci, bo biegłem z nim twarzą w twarz, niemożliwe, że mnie nie widział, więc to jest bardzo dziwne, albo bieg z zamkniętymi oczami, albo nie, o co chodzi. Bloody troszeczkę tak, nie, że... Ale... Siebie, a potem to tak, nie uważam, że to jest... tak, że Alien i Szymek cię potwierdzają teraz, że jest... A, to jest dziwne, dlaczego, nie wiem, czemu tak Alien mówi. Tak czy siak, zobaczycie, że nie jestem winny. Szymek, mimo tego, że gada takie pierdoły, uważam, że też nie jest winny. Takie głupoty gadasz, Szymek, że to serio, się w głowie nie marzy. Nie, dobra, serio, gadasz kłócicie taką głupotę, ja że to się na głowie nie marzy. Dobra, oni chcą się nastawić. To tak, ja jestem niewinny. Zbierzcie to pod uwagę. Bloody. Uważam, że to nie jest Szymek. Young Mickey i Alien, szczerze mówiąc, są podejrzani. Jak coś. Bardzo, no. Bo to jest dziwne, że oni by się skanowali i mnie oskarżają. Bardzo jesteśmy, bardzo. No a ktoś może... What? Aha. Okej. Witam. Witam. Znalazłem ciało w pokoju administracyjnym, jak szedłem podlewać kwiatki. Musiał ktoś zabić go. Ostatnia osoba, która wychodziła, żeby ratować reaktor. Oj, to daleko ode mnie. Właśnie się zastanawiam, czy większość osób nie była na dole. Mhm. Ja byłem teraz, na dole? Pod Medbayem. Teraz był Kuba. Tak, nie teraz. No, zgaduję, że to przy alarmie musiało być. Ja, Alien, Kuba chyba był jeszcze z nami. Kto był jeszcze? Czwarta osoba do nas. Miki. Śmieszna sprawa, bo mam Medbaya jeszcze, mogę jeszcze raz się przeskanować. A co, ty wtedy nie skończyłeś go robić? Nie wiem, ale... Mówiłeś, że z nim go robić. Można anulować. Ale mi chyba alarm można anulować. Wtedy. Tak, można anulować. A, tak, bo alarm przerywa. Tak, ale... tak, alarm przerywa, to tak. Ale ja bym chciał przeprosić za to, że Bladiego... No właśnie, i też możemy od razu wszystko serio pogadać. Nie wiem. Znaczy, powiem wam tak, panowie, Szymek ostatnio tak ugrał. Serio, nie było go widać.
mogą być też jakieś opóźnienia, jeśli chodzi o serwerowe, ale serio nie widziałem go w trakcie mojego kółka, nie było go. No Szemek, ale jesteś teraz w cholerę podejrzany, bo tak. Ja wiem, że jestem podejrzany. Ale z Mikiem się potwierdzili nawzajem, w sensie Alien mówi, że może być teraz potwierdzony. Gdzie jest admin? Dziękuję za subskrypcję. Ale byłeś tam tak naprawdę tylko ty. Ale na górze po prawej? No bo poszedłem na dół po kwiatki po to, żeby pójść po wodę do kwiatków i poszedłem na górę, żeby kwiatki podlać. Jakbyś tak musiał ocenić, to ciało było takie ciekłe czy bardziej zimne. Co ty gadasz, Kuba? To światło, ciało po prostu sobie stoi przy admin roomie. A co ty chciałeś im robić? Kuba. Nie, ja nie jestem fanatykiem, ja nie jestem fanatykiem martwych ciał. No nie, no dobra, no to ma ktoś alibi na Szymka, bo teraz niby wszystko na Szymka spada, no, tak? Ja chodziłem wszędzie z Szymkiem i robiliśmy misję na górze. Ja trochę się boję zagłosować na Szymka, bo jeżeli Szymek naprawdę jest taką pewnego jest niewinny, to jesteśmy w tyłku, nie, naprawdę. Według mnie to nie jest Szymek, co robi Mandzio? Według mnie też. Historyjka. Bo jesteś jedyny, który był przy tym ciele. No wszyscy inni byli w innym miejscu. Znaczy, no, znalazłem! Tak. No dobrze, ale mogłeś Szymek też zabić i znaleźć. Okej, no to ja byłem w rundzie poprzedniej, w nuklearnym, robiłem zadanie na pamięć, zrobiłem zadanie na przekazywanie energii, poszedłem do kafeterii, przekazałem do jednego miejsca energię, odebrałem od razu wodę na kwiatki, poszedłem na górę podlać kwiatki, znalazłem ciało. Dobra, a powiedzcie kwiatki, mi, bo jest Kuba, ty z Szymkiem sobie dajecie cały czas alibi w tym momencie, że niby no, chodziliście tak. Razem, a jest cały czas we dwójkę jest dwóch impostorów. No dobra, ale jest dwóch impostorów i nagle sobie znajdujecie ten. Właśnie. Dobrze, no spoko, no to jest prawda. To co, walimy najpierw Szymkę, potem Szymka, potem Mandzia? No trzeba tak zobaczyć Ja mogę powiedzieć wszystko po kolei. Na początku poszedłem zrobić druty pod kwiatkami, poszedłem z Nexę, zabrać konewkę, poszedłem później na górze podać kwiaty, dopiero potem chyba... Czyli to ty byłeś Nexę? Ja powiem tak, że robię ty po kwiatku, zbieranie konewki można spejkować, bo ono nie daje ci w ogóle totalska. To w końcu łaziłeś z Kubą, czy nie? Łaziłem z Kubą przez ski. Kopiłem czas... Szymka, później Mandzia. Tak ja bym zrobił. No, zabijecie niewinnego tak teraz, serio. Zabijecie niewinnego. No ja mówię, że to nie był Szymek, ale spoko. Ja nie wiem. To się wkopujemy. A ja pierdolę. Ja słuchałem się diabła. Ja pierdolę. No to Mandzio jest to problem. No. Sorry. Mówiłem, że to nie jest Szymek, co nie? Raczej, po prostu jest pepegą totalną. No, totalno jest pewnego, bo ja widziałem jak on biegł, on nie mógł jak go zabić. No, on nie mógł jak go zabić, co nie? Po prostu jest debilem, że wkopał mnie, skoro cały czas z nim biegłem. A i tam pewnie ping, to się nazywa idiotyzm albo debilizm. Tak to się profesjonalnie nazywa. Nie no, oczywiście sobie śmieszkuję, co nie, ale masakra, strasznie mnie wrąbał, co nie, mimo że biegliśmy w łeb z nim. Idealnie, diabeł, idealnie! Szymek, ty to jesteś, ja nie wiem po prostu, Szymek! Ja ci mogę podesłać nagranie, Bloody, nie było ci widać. I raz, że skazaliście mnie, a dwa, że mówiłem, że Szymek nie jest, bo ja widziałem jak on biegł i on nie mógł zabić tego Gaugana. I raczej mimo tego, że mnie skazuje, on nie jest. No ale a i tak Mandzio dobrze zagrał Szymka. I tutaj ten, Mandzio dobrze zagrał. Nie zagrał, tylko wy się sami wybiliście w sumie. Kuba, gdzie ci się nie klei? Wszystko mi się kleiło to, co powiedziałem akurat. No, no ja po prostu Mandzio, jako jedyny nieważny, ja biegnę, biegłem ja sobie i Alien, ty też jesteś łeb. Przecież ja nie wchodziłem do tego medbayu. Mandzio mnie też zerknąłeś i się odwróciłeś. Nie, szedłem bezpośrednio z dołu, z góry. Dlaczego, skoro nikogo nie było, no to nie było lepszym rozwiązaniem na przykład poczekać na kolejny cooldown, zanim mnie zabije, bo to było tak, że ty Mandzio mnie zabił? Potem gdzieś poszedł i 30 sekund później zgłosił ja ciało. Ja bym chciał powiedzieć, ponieważ to była, wydawało mi się, że to jest taki timing, że będzie realistyczny, że poszedłem zrobić zadanie i poszedłem znaleźć i akurat znalazłem ciało. Mandzio, plus też jedna rzecz mi się strasznie nie podobała i ja bym od razu, znaczy no nie wiadomo, ale jak będzie powiedział, no poszedłem po kwiatki, ale se zajrzałem tak do administracyjnego. Jak idziesz na górę do administracyjnego, było tego widać. Specjalnie poszedłem tak, jakbym szedł na górę Mandzio, było widać. Chciałbym ci przyznać order 500 IQ, bo zostałem tak porobiony przez ciebie teraz, że wow, naprawdę. W sensie, siedziałeś w admin roomie, sprawdzałeś, gdzie idą ludzie, więc stwierdziłem, że okej, okay, jak... I nagle alarm na górze i nie odpaliłbyś tego, gdybym po prostu, no sam tam leciałem, więc jakby no mogłeś mnie ciachnąć just like that, co nie? No cóż. Więc, serio. Ja to zostałem skasowany like od razu. That. Przez swojego Gaugana. Za co?
No, za jesteśmy ten. Na polacki akcent. Crew. Ale nie, dobry. Crewmate'em. Nie mamy medbay'a. Znaczy, że ktoś będzie miał. O. Mandzio jest niewinny. Dobrze wiedzieć, że Mandzio dobry typ jest, no. Nagle gaśnie światło. O, Yang Miki. Uff, bałem się, że mnie zaciuka. Biegłem na prawie. Mało brakowało. Ja byłem na światle. Na świetle! Ciekawe, że. Do tego ten, na górę. Jej, się i... tak diabeł od razu rzucasz do mówienia. Mandzio, gdzie znalazłeś ciało? No, Mandzio się rzucił, no ten. No na rozstaju dróg. No. Ale czeka anioł stróż! No dobra, na pewno to nie był Mandzio, bo się skanował. Ja stałem przy tym. Mandzio może potwierdzić, że stałem cały czas przy nim, więc nie miałem jak tam dostać się do góry. Vladi również stał przy potem się ja Szymek skanował, potem jak wychodziliśmy, to się Szymek skanował. Vladi, Szymek, ty się skanowałeś? Jak ja przebiegałem tak. Się wokół? Znaczy nie skończyło mi skanowania, więc możemy jeszcze raz, bo mi nie, nie, no to ja ci wierzę. Mandzio, Szymek... Mam pytanie, a kto w ogóle pobiegł na prawie światła? Kto ja byłem na światła, ale nie zdążyłem, bo zgłosiliście. Dobra, ale kto jeszcze poszedł na prawie światła? Tylko ja byłem, tylko siebie widziałem. Reszta stwierdziła... Dobra, reszta, jakieś alibi, jakiekolwiek, ktokolwiek. No Kuba, co robiłeś? Co robiłeś, Kuba? Właśnie chciałem powiedzieć, że ja robiłem ten. Ja nie mam pojęcia, jak się klika te światła, bo za każdym razem klikam to. No dobra, ale nie mam pojęcia, w którym kliknie i za każdym razem to mi źle wychodziło, więc ja po prostu robiłem quest obok w admin roomie, a przedtem zrobiłem kabelki. Miałeś się z nim diabeł, żeby to żeby potwierdzić, jak szliście na górę? Z Kubą? No tak, czy się no szczerze, nie miałem. Dobra, move on. Blaszka, co robiłeś? Było światło zgaszone, więc nie wiem. To będzie trudne do wypowiedzenia, ale miałem takiego fajnego żółwika na starcie, co nie? I sobie go klikłem. I sobie później poszedłem do kabelków, kabelki sobie robiłem. I później poszedłem... Żółwika? Kliknięcie? Żółwika? No, taki, co raki z niego ściągasz. I szedłem do reaktora i światło zgasło, ciemno było. Nic nie a czemu szedłeś do reaktora? Aha, szedłeś od razu do reaktora. Okej, okay, sam i sam szedłeś Blaszka? Czy ja byłem w medbaju z wami. No, patrzyłem na początek. Dobrze, dobrze. Diabeł, ty poszedłeś tam. Yoshi, co ty robiłeś? Ja byłem tam, gdzie jest laboratorium i tak dalej. I co byłem tam robiłeś? Ale gdzie, co robiłeś w laboratorium? W reaktorze, w lewym górnym rogu. Tak. Dobrze, Alien, co robiłeś? Ja nie wiem. Ale poczekaj, jakie zadanie Yoshi zrobił, niech jeszcze powiem. Yoshi, jakie robiłeś zadanie? No jak możesz, nie pamiętasz, jakie robiłeś zadanie? Miałem na pewno kartę do wpisania, to chyba w adminie jest, ale nie zdążyłem, wpisałem źle kod. Yoshi, jakie zadanie robiłeś w reaktorze, jeszcze powiedz? A mam pytanie, Alin, a jak byłeś w tym adminie, czy może minąłeś Blaszkę? Który również tam był? Nie wiem, w ogóle się nie rozglądałem. Nie powiem ci. Alin, to się nigdy nie rozgląda. Yoshi, jakie zadanie robiłeś tam, bo ty byłeś... Szczerze, totalnie nie pamiętam, nie chcę cię oszukać, ale nie, no po prostu poleciałem na górę. No dobra, no jak to znaczy, to wydaje mi się, że też było ciężko, żeby zadanie zrobić, no bo od razu się prakty się zgasło światło. No, ale obecnie nie mam tego. Ale jakieś zadanie robiłeś, Yoshi, tak? Mam diabła, Blaszkę i Aliena w podejrzanych tego zabójstwa. A Yoshi nie? Miałem zadania, ale nie jestem w stanie. Tak, ale nie jestem w stanie powiedzieć, które po prostu. To nie jest tam, gdzie było ciało i tam nawet Venta nie było w pobliżu, to jest trochę. To było coś takiego, że teraz jak schodził Nexus z jedną osobą i to był właśnie... Bardziej mi chodzi o to, że drugi może być też, że... No ale jak drugiego możemy znaleźć? Drugiego no w ten sposób, że Yoshi nie wie, był niby robił zadania, a żadnego nie pamięta. Stary, za bardzo się no Alien też nie pamięta. No Alien to celowo nikt nie pamięta. Nigdy. No Alien to jest taki gałgan, co nigdy nic nie pamięta. Dobra, dziękuję za zapalenie światła. W ogóle wszystkie kostiumy mi zniknęły, tak z tego co widzę. Dobra, z dawno nie patrzyłem na Total Taski w sumie. Niby jakieś tam wleciały. Zostałem sam w tym pomieszczeniu, tak myślę? Tak, zostałem sam. Ujajaj, byczku. To akurat niedobrze, dobra, spadam stąd. Co tu kuku? Yoshi robi zadanie. Przypatrzyjmy się temu. To jest długie zadanie, pamiętajmy. No co to, Kuba? Co ty tu knujesz? Tak mi się wydaje, dobra. Zakochałeś się, Miki? Ja bym chciał spytać... Biegam, bo wiem, że się skanowałeś. To samo pytanie do Bladiego. Czy zakochałeś się we mnie? Ale jeszcze raz, kto pisze? Bladi akurat...
Vladi, mogę uwierzyć, że jest spocony i chodzi za tobą i sprawdza każde zadanie. Ja po prostu sprawdzałem, Yoshi, czy zrobicie, robić zadanie. Dobrze, to było typowe sprawdzanie i uważam, że Yoshi robił zadanie, chyba że tak dobrze fejkował. Miki, ja mam taki problem, że ty byłaś... Czemu mam być za cicho? Ja byłem sam, więc no ciężko mi jest powiedzieć cokolwiek. Ja poszedłem do reaktora. Słuchajcie, wszedłem do kafeterii, Miki wszedł do konepkowego... Nikogo tam nie było, więc... Miki wszedł do storage'u, tak jakby tam zajrzał, nie był tak wysoko wystarczająco, żeby wziąć sobie konewkę i po czym jak mnie zobaczył, to zaczął za mną biegać od razu i chyba liczył, że sobie... Ja nie robiłem żadnego zadania z konewką. To znaczy, to co ty tam robiłeś? Bo tak robiłeś, stałeś tak w miejscu, że absolutnie nic nie mogłeś zrobić w tym storage'u. Było twoje bycie tam było kompletnie tam u samej useless. Góry, tak? Ja tak w ogóle mam pytanie, panowie, nie, no ja bym oskarżamy, kafeterii. Skoro nie obok ciebie, bo, tak, by the way. Bo po prostu wiem, że ty się skanowałeś. Ale zanim no, ja wiem, przyszedłem, że... stałeś w storage'u i nie wiem, chillowałeś sobie nie, tam. Nie, ja cały tak, byłeś w storage'u. Minąłem ciebie tam, tam dokładnie byłeś, dokładnie tam czekałeś. To jest, gdzie to kanciapa, jest? Kanciapa. To jest na dole po lewej stronie tej tam kafeterii. W koło kafeterii jest kanciapa taka mała, woźnego. Nie, to ja cały czas po prostu stają, biegają obok ciebie. No dobra, no skipuję, ale zapamiętajcie, kto mnie lubi. Ja powiem tak, ja mam kwiatki do podlania, jak chcecie patrzeć, jak rosną, to zapraszam. Nie ma, kurde, nie ma metagamingujmy, no come on. Co? Nie ma metagamingu. Nie, no bo to jest bez sensu. No nie, no co, umawialiśmy się tysiąc razy. No, to znaczy, kiedyś zadanie... się tak umawialiśmy, tak, nie, wszyscy tak robią, o, ale... mamy chodź. Nie, ale teraz już właśnie dzisiaj tak nie robimy, tylko jest na zasadzie, że trzeba pobiegać na prawo i na lewo i dopiero wtedy, wiesz, jeżeli ktoś zauważy, to wiesz. Ale że nie umawiamy się na głosowaniu, nie umawiamy się na głosowaniu. Okej, rozumiem. To nie mam. O, Young Mickey. Dobra, idę tu w czwórkę, to znaczy, że będę w miarę bezpieczny. To będzie znaczyć, że będę w miarę bezpieczny. Zróbmy sobie to zadanie. Okej. Dobra, zróbmy szybko. O, Yoshi. Chociaż Yoshi jest raczej jest Yoshi niewinny. Prawda? Blaszka, co ty tu knujesz, Blaszka? Wynoś się stąd, Blaszka. Jak Miki. No dobra, to jest krótkie zadanie, dobra, więc wierzę, że mógł to zrobić. I nie wiem, kto wychodził jako ostatni z tego, ale ja znalazłem je przy korytarzu, miałem napis report, ale ciała nie widziałem. Ale z czego wychodził? Z tego laboratorium, gdzie się powietrze... W którym miejscu znalazłeś? Tam, nie wiem, przy samym wejściu do tego, gdzie się tam zostało to powietrze. No to ja uważam... Ja zrobiłem jeszcze raz, bo zrobiłem kabelki. Skończyłem kabelki na środku i poszedłem wcisnąć drugi raz reaktor, bo wcześniej mi się nie udało. Jako osoba, która była w reaktorze, a Young Mickey... Nie reaktor, tylko ten... Jako osoba, która była w reaktorze, a Young Mickey znalazł u wejścia ciało, rozumiem, to do reaktora wbija nagle Blaszka. Był jeszcze tam Yoshi, ale Yoshi uważam, że jest czysty, bo robił zadanie. I nagle wbija Blaszka. Blaszka. Wbiłem ja. No. I... Cały w bieli. Ja bym chciał powiedzieć, pamiętajcie, że diabeł też się tam kręcił, a jest bardzo cicho. Gdzie? W tej grze. Stary, ja bardzo ci mówię jeszcze raz, mówi... zrobiłem kabelki i poszedłem samolot włączyć na spałę, nie? Bo wcześniej ktoś zgłosił trupa, jak ja, czy nie z trupa, tylko Mandzio wcisnąłeś ten, emergency. No, jak ja szedłem w stronę tego samolotu. Ale no ty mi cały czas nie ufasz, wcześniej, no mówię, byłem na górze zrobić kryształek, jak skończyłem kryształek, włączyło się emergency, znaczy ten. No faktycznie, diabeł się bardziej tłumaczy, zazwyczaj jest taki bardziej oskarżający, mam wrażenie, a teraz się tak tłumaczy, no. Trochę tak, faktycznie, diabeł tak dziwnie. No ale co z tym Blaszką, bo tak... Właśnie. No Blaszka, co robiłeś, co miałeś zadanie, jakie miałeś zadanie w reaktorze? No ja miałem kilka zadań. Po pierwsze, kabelki. O wow. Później miałem segregację tych kamieni fajnych i miałem jeszcze przyłącznik. Co? Taki. Miałeś segregację kamieni? Nie, dobra. Okej, więc co ja ufam Blaszce, szczerze mówiąc, on nie jest. Ufam ja Blaszce, ufam Yoshiemu. A co jeśli to Miki? I no ja stary śmialiśmy się przez parę dni, a teraz on śmieje się z nas. Przecież stary, ja wychodziłem z tego, widziałeś mnie tam, wychodziłem i
przy wyjściu nie widziałem tego ciała w ogóle, tylko miałem napis report i były, no i no. No nie wiem, stary. A szczerze, no szybko. Ja byłem z alienem przez ja Mandzio chyba. Dobra. Tak? Mandzio, to ty wtedy wchodziłeś? Ja właśnie chciałem wejść, no. Teraz tak. Szczerze mówiąc, to nie byłeś mi najbardziej podejrzany. Tak. Plus jeden. Też mi się tak wydaje. Nie mówi. No. Ja też pamiętam, że Bloody z alienem się teamują też i to, że alien się... To, że Bloody się tego, to jest normalne, ale że alien się z kimś teamuje, to jest nowe. To jest coś, co się nie działo. Ciężka decyzja bardzo. Ja mówię, ja znowu byłem sam, bo znowu szedłem, jeszcze raz wam powiem, na samolot, na samym dole. Nie mam alibi, no chłopaki. No, tyle mam wam do powiedzenia. Szedłeś tam do... Zrobiłem jeszcze raz. Zrobiłem. Ale najpierw teraz szedłeś, żeby probówki odebrać czy coś? Nie. Wcześniej nie udało mi się, w wcześniejszej rundzie, jak włączyłeś się... Ja byłem strasznie chaotyczny. Kogo głosowałeś? Ja na diabeła daję. No nie? Mówiłem wam zawsze 4 razy, cały czas swojego, to samo. Daję leci od razu. To jakoś takie lelum po lelum. No nie, no spieprzyłem totalnie, bo się zakręciłem na kółko. No, biegałeś strasznie chaotycznie. No. Nie, właśnie biegałem bardzo dobrze, bo mnie nikt was nie widział, więc nie mów mi, że biegałem chaotycznie, po prostu teraz no, ale to zakręciłem też się w gadaniu. Nie, bo byłeś, chodzi o to, że byłeś ale koło reaktora, a potem mówisz, że byłeś słowem na samolocie. No już zagadałem się. Ostatnim słowem, zanim się zamkniemy, niestety diabeł masz tak samo jak ja i Blady. Jeżeli my nie mamy perfekcyjnej wersji wydarzeń założonych na pamięć co do jednej sekundy, to nikt ci nie ufa. Dodałem jedną rundę, której nie było. No nic, dobra, ładnie wyczęliśmy. Coś było czuć, że było coś nie tak, co nie? Blaszka jest uczciwy. Czy chce spędzić resztę życia na bieganie z Blaszką? W sumie czemu nie? On jest uczciwy jak nic. Robił faktycznie zadanie i ja mu ufam. No i co, Blaszka? Idziesz? No chodź, Blaszka, co ty robisz? Chodź. Dobra, ja stąd idę. Nie chcę mi się z nim spędzać czasu. Choć wydaje mi się, że jest uczciwy mega. Mamy tu Aliena i Yoshiego. I Szymek się sprawdza. Co nie? I Szymek się sprawdza. Okej. Dobra, i Szymek się sprawdzał. Czy ktoś jeszcze się sprawdza? Nikt. Alien raczej by nie wydał. Alien też jest raczej sycy, bo diabeła by nie wydał. Tak mi się wydaje. Czyli podejrzany jest Yoshi. Yoshi aktualnie jest chyba najbardziej podejrzaną osobą. Z Yoshim nie mam zamiaru się trzymać. O, chyba weszła nowa subskrypcja, ale mam wyłączone, w sensie nie ma podglądu. No, ale dziękuję za subskrypcję, Atrix, o, dziękuję, pozdrawiam. GG, Czeciksy za nową subskrypcję. Przez 2 miesiące już subskrybuję, nice. I nagle został włączony alarm. Miki, dzień dobry. Dzień dobry. Jakim cudem znalazłeś się na dole? Prawda? Staliśmy cały czas na korytarzu, a ty no nagle ja idziesz w stronę spawnu. Ja byłem na dole. Daj mi powiedzieć. Dobra, dajcie mi się powiedzieć. Miki, gonisz mnie przez pół mapy. Czy się teraz biegałem? No, dajcie ale mi nie daj... powiedzieć. Dobra. Dajcie Mikiemu powiedzieć. Dobra, Miki, mów. No, ja byłem teraz na samym dole, od razu prawie po zgłosowaniu się ten i robiłem żółwia po prostu, kliknięcie, no i tam długo czekałem z tym żółwiem. Gdzie jest sam dół? Tyle siedzieliśmy w medbayu, że nie masz szans, żebyś... Stary, nie ma bata. Musiał ja patrzyłem w logi. 2 minuty. Przepraszam, ja bym chciał powiedzieć, ja patrzyłem cały czas w logi, gdzie ktoś się przemieszcza. No Miki, nie było szans, żebyś nas magiczny minął sposób. I... Magiczny naprawdę, sposób się tepnąłeś no. I zrobiliśmy obstawę na korytarzu. Pieprzona tak, obstawa na korytarzu nie ma było. Szans, Miki, żebyś nagle się wziął z dołu. Ale musiałbyś robić żółwia nie 3 minuty, opcji. Stary. Stary byś, nie wiem, no to by musiał być żółw z Metina, że no, wytepał cię całkowicie chyba ten wentylator. Więc sorry, stary. Ja nawet nie wiem, gdzie jest żółw. Zostało nam tak mało zadań, że możemy albo... Ja jestem pewien, że to jest Miki, ale możemy po prostu skończyć z zadaniami, ale... Ja nie wiem, czy jest sens w takim razie, skoro jesteście wszyscy, i kto jest pewny? Szymek jest pewny? Ja jestem tak, pewny. My staliśmy w medbayu, Yoshi, ja, chyba tam był Blaszka i Alien. Blaszka stał w ogóle na wencie, ale to po prostu chyba zrobił wszystkie misje. Nie, Blaszka to po prostu sobie ja mam stał. Ja już mam wszystkie misje też zrobione ja właśnie. Ja też mam zrobione. Możemy spróbować Mikiego, bo nie ma szans, żeby on Alien uważam, że też jest niewinny, dlatego że skazał drugiego swojego winnego diabła. Była, więc też stawiam na Young Mikiego. Dobrze, powiem tak, jeśli to nie jest Miki, to walę fikołka. Okej. Okay. O, no. Okej. Okay. No dobra.
Miki, ja tak się zastanawiam, ty czasami zabijasz, czy tylko zgłaszasz ciała kolegów, stary? Ja nie wiem, ja chciałem kogoś zaufanie zdobyć, ale no... Ja mordorem zabiłem. No, stary, to było zbyt byłeś tak i zamiast uciec z wentem, to podszedłeś i moje ciało zgłosiłeś. Ej, diabeł. A ty nie tak ładnie zabiłeś się, diabeł. Ale wiesz dlaczego ja to zrobiłem, diabeł? Bo to mandzia był idealnie przy drzwiach i już był totalnie byłoby podejrzany, gdybym nie zgłosił tego ciała. Jeszcze chciałem ci tylko powiedzieć, że Yoshi, że jestem się bardzo dumny, bo zaklaskałem brawo, jak zobaczyłem, że to sprawdzasz, ale jak zauważyłem, że kurde, miałem takie kurde, niech tylko powie to, że zauważył w logach, że dwa razy nie mógł być w tym samym miejscu. Dobra, słuchajcie, ja chłopaki wpadam, bo jest Liga Mistrzów i trzymajcie się w takim razie. Ej, poczekajcie, ja potrzebuję after.